Oznacza to, że arcybiskup Tadeusz Wojda najprawdopodobniej jest kandydatem środka, kandydatem, który został przez obie strony tej, tego sporu wewnątrzkościennego w jakiś sposób zaakceptowany. Dlaczego reklamę mu w środowiskach konserwatywnych zrobiła posłanka, była posłanka i była europosłanka, pani Joanna Senyszyn. Pamiętają wszyscy tę kolorową postać? Wcześniej z Białymstokiem ksiądz Wojda nie miał nic wspólnego, więc jest to ciekawa droga kariery. Dosyć wyjątkowa w kościele. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w programie, Jakatolik o nowym przewodniczącym konferencji episkopatu Polski arcybiskupie Tadeuszu Wojdzie. Otóż, szanowni Państwo, co oznacza zwycięstwo w wyborach? wśród biskupów, właśnie tego biskupa gdańskiego metropolity. Przede wszystkim zacznijmy od tego, kto tych wyborów nie wygrał. A nie wygrał ich ani kardynał arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś, ani nie wygrał ich biskup Galbas z Katowic, ani nie wygrał ich arcybiskup lubelski Stanisław Budzik, a więc ta opcja, którą wskazywano na, jako najbardziej liberalną, najbardziej progresywną, nie wygrał też tych wyborów arcybiskup depo. A niedopuszczony do tych wyborów, oczywiście z pewnością zupełnym przypadkiem, został arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina, który jak państwo wiedzą dwa tygodnie temu został, jakby to powiedzieć, został przyjęty w rezygnacji, bo tak to się zdarza z biskupami konserwatywnymi, którzy składają rezygnację na ręce papieża Franciszka, w związku z czym arcybiskup Dzięga nie mógł uczestniczyć a był najbardziej konserwatywnym głosem polskiego episkopatu w tych wyborach. Nie został przewodniczącym episkopatu żaden z pomocniczych biskupów, co dosyć oczywiste, bo pomocniczy nie powinni zostawać szefami de facto, czy organizatorami prac biskupów ordynariuszy, ale żaden z tych czterech biskupów, którzy już po odwołaniu biskupa Dzięgi, tak to nazwijmy. W mediach społecznościowych dzielili się swoim oburzeniem, że oto biskup Dzięga powinien już dawno ustąpić. Oni też nie wygrali. Co to oznacza? Oznacza to, że arcybiskup Tadeusz Wojda najprawdopodobniej jest kandydatem środka kandydatem, który został przez obie strony tej, tego sporu wewnątrzkościennego w jakiś sposób zaakceptowany. Dlaczego? No o tym za chwilę się państwo przekonają, ale myślę, że przekonywać się o tym będziemy przez najbliższe 5 lat i pewnie tylko przez 5 lat, bo o ile do tej pory pewnego rodzaju konsensusem było to wśród biskopów e, polskich, że wybierają takiego przewodniczącego episkopatu, który przez dwie kadencje będzie zarządzał ich pracami wspólnymi. Tak było z Józefem Michalikiem, tak było ze Stanisławem Gondeckim, dwa razy po 5 e, lat, więc na dekadę byli wybierani. Teraz jest inaczej. Sądzę bowiem, że arcybiskup Wojda, który ma w tej chwili no już prawie 70 lat, nie będzie kandydował za 5 lat na kolejną kadencję. Więc tak jak czasami na konklawę wybiera się papieża przejściowego, tak zwanego oczywiście, tak teraz arcybiskup Wojda może być takim właśnie przewodniczącym przejściowym. Choć wiemy, że papieże przejściowi potrafili no wywracać Kościół do góry nogami, jak chociażby uznawany za papieża przejściowego Jan XXIII. Garść informacji, faktów o biskupie Wojdzie, bo jego kariera w kościele jest dosyć ciekawa. Urodził się w 1957 roku na Kielczyźnie w Kowali. W 1976 roku wstąpił do palotynów. W maju 84 roku decyzją Rady Prowincjonalnej został skierowany na studia z misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem w 1989 roku. Praca doktorska tytuł. Nurty Teologii Misji z Münster i Louvain. Mamy tutaj do czynienia z badaniem myśli modernistycznej przez y, ówczesnego księdza, a dzisiaj księdza biskupa. W 1990 roku ksiądz Wojda rozpoczyna pracę w papieskim dziele rozkrzewiania wiary w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Od 2007 roku pełni funkcję kierownika biura w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, a w 2012 roku został mianowany przez papieża nawet podsekretarzem, przez papieża Benedykta jeszcze podsekretarzem w kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. A więc jest to człowiek, który dobrze zna Kurię Rzymską i Watykan. Po czterech latach, od czasu, kiedy papieżem został papież Franciszek, wraca do Polski ksiądz, wtedy ksiądz Wojda, a potem już od razu. Nie biskup pomocniczy żadnego miasta, szanowni państwo, ale od razu arcybiskup, metropolita Białostocki. Z wcześniej z Białymstokiem ksiądz Wojda nie miał nic wspólnego, więc jest to ciekawa droga kariery, dosyć wyjątkowa w kościele. W 2021 roku, jak już państwo pewnie pamiętają, bo to data zupełnie bliższa, zostaje metropolitą Gdańskim i wtedy bardzo głośno się mówi, że jest to człowiek, który ma przynieść lepsze porządki. Niż te, które zostawił po sobie arcybiskup Głódź, znienawidzony przez liberalne, lewicowe media. Warto powiedzieć, że modtem posługi biskupiej arcybiskupa Wojdy są słowa z Ewangelii Świętego Marka, oportet predicari Evangelium, czyli aby była głoszona. Ewangelia. Tu się wydaje, że to bardzo dobrze się wpisuje w wizję kościoła papieża Franciszka. Przecież predykatę Ewangelium to są słowa rozpoczynające jeden z najważniejszych dokumentów reformujących Kurię Rzymską. A ta kongregacja do spraw ewangelizacji narodów została przez papieża Franciszka, w której przez tyle lat pracował ksiądz Wojda, dzisiaj biskup, została wyniesiona do rangi tej najważniejszej. Zastąpiła w tym miejscu kongregację do spraw e, nauki wiary. Kiedy arcybiskup Wojda zostawał biskupem Gdańskim, reklamę mu w środowiskach konserwatywnych zrobiła posłanka, była posłanka i była europosłanka pani Joanna Senyszyn. Pamiętają wszyscy tę kolorową postać. Napisała wówczas list otwarty, opublikowany m.in. na łamach Gazety Wyborczej, do nowego biskupa Gdańskiego, tytułując go, uwaga, per pan. To jest coraz częstsze w dzisiejszej Polsce. Ja rozmawiałem ze starszymi księżmi, którzy uważają, że nawet komuniści, przesłuchujący ich SBC podczas spotkań, częściej mówi o nich per proszę księdza, niż dzisiaj się to często zdarza. Decyzję o mianowaniu pana Metropolitą Gdańskim przyjęłam ze smutkiem i zdziwieniem, pisze posłanka lewicy, co może zwiastować coś dobrego dla ludzi o bardziej konserwatywnej niż pani posłanka wrażliwości a wydaje się że większość Polaków to ludzie o e, wrażliwości konserwatywnej bardziej niż pani Senyszyn Można było przecież poszukać wśród biskupów młodszych pisała mniej znanych którzy nie zdążyli jeszcze jak pan skompromitować publicznymi wypowiedziami dowodzącymi nietolerancji homofobii nienawiści do kobiet i zwykłego nieuctwa kiedy chciał pan powołania przykościelnych punktów terapii LGBT Teraz jednak nie czas i miejsce, by przywoływać Pańskie skandaliczne, niegodne katolika wypowiedzi. Wszyscy je znamy. Uznajmy, że to niechlubna przeszłość. No! To nie była niechłumna przeszłość, bo ksiądz biskup nie przestał takimi wypowiedziami nas raczyć. Ciekawe jest to, że pani posłanka Senyszyn uznaje siebie za godną tego, żeby mówić, które wypowiedzi są katolika godne, a które nie, zwracając się do biskupa katolickiego oper. pan. No ale to jest oczywiście inna kwestia. O co chodzi z tymi punktami terapii LGBT? Otóż jakiś czas temu biskup Wojda, jeszcze jako metropolita białostocki, komentował... Stanowisko biskupów polskich w ogólności, którzy napisali, że wobec wyzwań tworzonych przez ideologię gender i ruchy LGBT, a zwłaszcza mając na uwadze trudności, cierpienia i duchowe rozdarcia przeżywane przez te osoby, konieczne jest tworzenie poradni, również z pomocą kościoła czy też przy jego strukturach, służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową. I ksiądz arcybiskup Wojda mówił wtedy, że kiedy mowa jest o poradniach, dokument konferencji Episkopatu, Episkopatu Polski ma na myśli pomoc duchową, ludzką i psychologiczną na zasadzie przyjaznej i pełnej zaufania rozmowy. Do takiej porady może przyjść osoba, która zmaga się ze swoim problemem, nie ma wsparcia w swoim środowisku życia i spotyka się z życzliwością i profesjonalną pomocą. W odróżnieniu do, od wielu innych instytucji, Kościół zawsze podchodzi do człowieka personalistycznie i z dużym szacunkiem mówił wówczas, co wzbudziło wściekłość lewicy. Ksiądz biskup podkreślał również, że te terapie nie mają na celu, te poradnie nie mają na celu terapii reparatywnej, od której się odcinał. To już do Państwa yy, wiedzy i do przemyślenia, co o tym myśleć. Wiemy też, że wtedy, kiedy był ten wściekły atak na Jana Pawła II, prowadzony przez yy, tak zwaną telewizję TVN, Białostocki arcybiskup Tadeusz Wojda skierował podziękowanie do radnych powiatu białostockiego, którzy wtedy wzięli publicznie w obronę pod dokumentem powiatowym uchwałą Rady Powiatu w obronę Jana Pawła II, i ksiądz biskup odważnie im dziękował za ich odwagę. Wiemy także, co bardzo ciekawe, że podczas pandemii koronawirusa ksiądz biskup Wojda nie ujawniał na pytania mediów, czy się zaszczepił, czy nie. Ja wiem, że to dla, państwa, dla wielu z Państwa bardzo istotna informacja, czy ktoś się zaszczepił, czy nie, czy namawiał do szczepień, czy nie. Wiemy, że Ksiądz Biskup tutaj pozostał tym, który stwierdził, że ustami swojego rzecznika, że szczepień dokonuje się w gabinecie lekarskim, a nie na forum mediów i nie będzie ujawniał, czy się szczepił, czy nie. Wiedzą Państwo, że osoby, które się szczepiły wówczas, bardzo chętnie mówiły o tym przed kamerami, zwłaszcza zachęcając innych. Tu mamy chyba do czynienia z inną sytuacją. Co więcej. Lewisowe media były też oburzone, kiedy arcybiskup Wojda wydał decyzję, zgodnie z którą we wszystkich parafiach archidiecezji białostockiej jeszcze wówczas mogły być zbierane podpisy pod projektem ustawy zakazującej organizacji marszów równości. W, zwłaszcza tych w Białymstoku, bo one też miały się tam odbywać i ksiądz biskup bardzo mocno przeciwko temu protestował. Ksiądz biskup również protestował przeciwko aborcji. Mówił o niej w niemal każde Boże Narodzenie, na przykład mówił tak: Boże Narodzenie jest tam potrzebne. Aby nikt nigdy nie promował aborcji jako pozytywnych wartości i zdobyczy cywilizacyjnych i kulturowych, jak to niestety coraz częściej ma miejsce. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o ten właśnie Marsz Równości, który miał się odbyć 7 lipca 2020 roku w Białym Stoku, mówił tak: Jest to inicjatywa obca naszej podlaskiej ziemi. Powtarzamy za kardynałem Stefanem Wyszyńskim non possumus, Nie możemy się na to zgodzić. To są słowa, które również oburzyły bardzo lewicowo-liberalną prasę. Inne słowa, które były cytowane przez nasz portal, a nie dotarły bardzo szeroko do, pracy, do prasy lewicowej, to są słowa dosyć dzisiaj rzadko używane przez biskupów. Posłuchajcie Państwo: Niektóre ciemne siły chcą doprowadzić do tego, aby w miejsce małżeństwa ustanawiać tylko związki cywilne lub nieformalne. To ostatnie na siłę chce się nazywać małżeństwem, pomimo, że są wynikiem niezdrowych tendencji moralnych i są zaprzeczeniem sakramentalnego związku małżeńskiego. No, o konkubinacie i o innych parach, sami Państwo wiedzą jakich, polscy biskupi nie wypowiadają się jakoś bardzo chętnie, a jeżeli chodzi o światowy episkopat na zachodzie, no to jest już to bardzo rzadkie wypowiadanie się w tym stylu, więc tutaj mamy biskupa, który wypowiada się właśnie tak. Co więcej, jak sobie zdążyłem sprawdzić, ksiądz Biskup Wojda pielgrzymuje nierzadko do sanktuariów Maryjnych. To też nie jest tak oczywista rzecz. W Polsce oczywiście nadal mnóstwo polskich katolików pielgrzymuje do sanktuariów Maryjnych, ale jeżeli chodzi o biskupów, którzy tam pielgrzymują z nimi, to nie jest takie częste. Był na przykład w Gierzwałcie w 145. rocznicę tamtejszych objawień i mówił tak. Przyjeżdżamy tu, bo widzimy, że w Polsce dzisiaj dzieje się wiele zła. Nasze społeczeństwo jest mocno podzielone i skłócone. Wylewa się wiele nienawiści i hejtu. Promowane są postawy, które nie mają nic wspólnego z dobrem społecznym ani godnością człowieka. Wręcz przeciwnie: aborcję i eutanazję zaczyna nazywać się prawem i osiągnięciem cywilizacyjnym. Wskazał również, że wielu nie ma odwagi dawać świadectwa swojej wiary, ani też bronić wartości, tak mocno zakorzenionych w naszej chrześcijańskiej kulturze. Podkreślał, tak pielgrzymujemy do tego miejsca, do Giedrzwałdu, bo wierzymy, że jak kiedyś, tak i dzisiaj, stąd może wyjść odrodzenie społeczne naszego narodu, którego tak mocno potrzebujemy. Jak kiedyś, tak i dziś, Maryja tu mówi nie językiem nienawiści, ale językiem serca i miłości. Nie językiem wroga, ale językiem poszanowania godności drugiego człowieka. Nie językiem poprawności społecznej i politycznej, ale językiem miłosierdzia, wzajemnego przebaczenia i wzajemnej za siebie modlitwy. Przybywamy jako pielgrzymi do tego samego sanktuarium, bo wierzymy, że ona, jako nasza matka i królowa, może nam pomóc w zachowaniu naszej wiary i naszej tożsamości narodowej, w poszanowaniu wartości, które jednoczą i budują zgodnie z wolą Bożą. No, szanowni Państwo, poszanowanie naszej tożsamości narodowej i jej zachowanie, zachowanie wiary, a także odrodzenie społeczne naszego narodu, to naprawdę są słowa, których my tu używamy na PCH24, ale w homiliach biskupów. Akurat jakoś szczególnie często nie padają, zwłaszcza wśród tych biskupów, którzy chcieli bardzo, ale to bardzo reformować kościół i reformować język biskupów, którym to hierarchowie się posługiwali. Więc widzą Państwo, że to jest taka ciekawa postać. Dla mnie jest swego rodzaju papierkiem lakmusowym, zawsze kiedy sprawdzam. Kim jest, kim może się okazać dany biskup, jest to, co mówi i czy mówi coś o Matce Bożej. A ksiądz arcybiskup Wojda mówił nawet o Fatimie, bywał na uroczystościach związanych z objawieniami fatimskimi, raczył nawet wspomnieć o tym, że Matka Boża pokazywała dzieciom piekło i przestrzegał przed tym, aby do piekła starać się nie pójść. A więc to są te pozytywy które widzimy u arcybiskupa Wojdy. Wiemy też jednak, że arcybiskup Wojda jest nominatem papieża Franciszka i wiemy, że papież Franciszek raczej nie wyznacza osób, które są jakby to powiedzieć przypadkowe, bo papież Franciszek ma konkretny plan renowacji w jego mniemaniu a dekonstrukcji w mniemaniu innych kościoła katolickiego i wiemy, że do takiej dekonstrukcji należy plan synodalności kościoła. Bardzo wiele o tym mówiliśmy, bardzo wiele będziemy o tym mówić nadal również w tym roku, kiedy ten synod, decydująca jego faza w październiku, odbędzie się w Rzymie. Wiemy, że arcybiskup Wojda jest zwolennikiem synonalności, choć nie tak zaangażowanym jak arcybiskup Galbas. Mówił kiedyś arcybiskup Wojda, że przyzwyczailiśmy się do pewnego kształtu kościoła, ale to nie może być tak, że tak będzie zawsze. Musimy z radością podejść do tego, co papież oczekuje, czego papież Franczyk oczekuje od kościoła w trzecim tysiącleciu. I myślę, że to właśnie arcybiskup Wojda może być tym z Polaków, którzy będą reprezentowali episkopat polski na. Synodzie w Rzymie w październiku tego roku. Będziemy się bardzo uważnie przyglądać, jak zawsze, i wypowiedziom księdza biskupa poprzedzającym ten synod i jego działalności podczas tego synodu. Wiemy, że wyzwania przed arcybiskupą wojdą stoją niemałe. Oczywiście, przewodniczący episkopatu to nie jest prymas Polski za czasów kardynała Wyszyńskiego. Przewodniczący episkopatu nawet nie jest przełożonym polskich biskupów w żaden sposób. To jest tylko osoba. Która de facto organizuje ich pracę, ale przywykliśmy do tego, że jego słowa, słowa czy to arcybiskupa Michalika jeszcze kilkanaście lat temu, czy biskupa Gondeckiego przez ostatnią dekadę, to były słowa, na które bardzo mocno zwracaliśmy uwagę, bo wiedzieliśmy, że one oddają nam jak w soczewce poglądy episkopatu i to, w którym kierunku episkopat idzie. Arcybiskup Gądecki również, kiedy został wybrany 10 lat temu, dzisiaj to niektórych może szokować, był wybrany jako opcja centrowa, jako ta opcja środka. Tak, tak, szanowni państwo, ten arcybiskup, na którym dzisiaj wieszają psy, co niektórzy liberalni publicyści, był wybierany wcale nie jako radykał, ale jako opcja centrowa, co też pokazuje, jak bardzo przesuwa się to słynne okno Overtona w myśleniu o kościele i w światowej rewolucji antychrześcijańskiej. Wyzwania, jakie stoją przed nowymi władzami episkopatu, bo to jest jeszcze biskup kupny, który jest wiceprzewodniczącym episkopatu, to są nowi członkowie rady stałej, między innymi biskup Galbas, właśnie, który zastąpił tam biskupa Dzięgę. Tak zgadzali Państwo? To jest tak: laicyzacja Polski postępująca, kryzys strzelający kościoła doktrynalny i synodalność. Inne zmiany postulowane w kościele już w tej chwili, kiedy ja do Państwa mówię, a to jesteśmy w dwie godziny po wyborze. Po ogłoszeniu wyboru arcybiskupa Wojdy na przewodniczącego konferencji biskupatu, już powiedzieli ci najbardziej zaangażowani liberalni katolicy w mediach, że to nic nie da, nic się nie zmieni, wygrał beton, ponieważ nie będzie zmian synodalnych i nie będzie rozliczenia z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Czy nie będzie? Zobaczymy. W którą stronę pójdzie biskup Wojda, to on pewnie wie lepiej niż my. Kolejne wyzwanie dla biskupa to bałagan doktrynalny w Kościele, to obrona polskiej wiary i tożsamości narodowej i kulturowej, o czym sam osobiście mówił, i próba szukania porozumień za granicą w tym jakże ważnym momencie w dziejach Kościoła, w tym dojmującym kryzysie Kościoła, bo przecież widzimy, że jeżeli biskup się w jakiś sposób nie zorganizują międzynarodowo, to doprowadzimy Kościół już nie tylko na skraj Herezji, ale do głoszenia herezji przez najważniejszych jego przedstawicieli. Zobaczymy, jak podejdzie do tego biskup Wojda. No i, co bardzo istotne, ofensywa, wielka ofensywa antychrześcijańska polskiego rządu, no i całego świata. Cały ten plan, agendy 2030, zrównoważony rozwój, zielony ład, globalizm, wojna, wszystko to jest przed biskupem Wojdą. Co myślę, że będzie eleganckie, nie zapominajmy w naszych modlitwach szanowni państwo nie tylko o biskupie nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, ale też o ustępującym biskupie gondeckim. On wymienił sam, ustępując wyzwania i najważniejsze sprawy, które podczas jego dekady przewodniczącego Konferencji nastąpiły w Polsce i w kościele. Jak napisał sam z mojego osobistego punktu widzenia najtrudniejsze wydarzenia w tym dziesięcioleciu to pandemia. Wojna na Ukrainie, spotkania z ofiarami pedofili, orędzie telewizyjne w związku z pandemią, czarne marsze, listy do patriarchy Cyryla, list braterskiej troski w sprawie niemieckiej drogi synodalnej do przewodniczącego e, konferencji bisko, Episkopatu Niemiec, biskupa Bacinga. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te najtrudniejsze wydarzenia, to rzeczywiście w wielu z tych spraw Ksiądz biskup Gondecki zdał egzamin. Był jednym z najodważniejszych europejskich biskupów w sprawie upominania Niemców za bezeceństwa i herezje, które głoszą ich biskupi i które chcą ustrukturalizować zaodrą. Potrafił próbować wstrząsnąć publicznie patriarchą Cyrylem. To naprawdę rzadko się zdarza. No, wiemy, że to może się nawet nie podobać w Watykanie, ponieważ znamy geopolityczne poglądy papieża Franciszka inne niż w zdecydowanej większości Polaków, w tym biskupa Gondeckiego. Jeżeli chodzi już o sprawy dotyczące pandemii, to wiedzą państwo, że mamy tutaj do czynienia z e, różnymi etapami. Na początku ksiądz biskup, jak i wszyscy inni biskupi, dał się uwieść tym groźbom, dał się przestraszyć i pozamykał przed nami kościoły. Nie możemy tego zapomnieć. Nie możemy jednak też zapomnieć, że był pierwszym w Europie biskupem, który po roku trwania tej pandemii powiedział: Dosyć tego, nie damy się więcej nabrać. Nie ma zgody na coś w rodzaju państwowego interdyktu. Oceniajmy to uczciwie, jak było. Najradośniejsze wydarzenia, które wymienia ksiądz arcybiskup Gondecki, który za pół roku przejdzie na emeryturę także jako Metropolita Poznański, bo w październiku kończy 75 lat, to dla mnie to jest niezwykle e, zabawne, że ksiądz biskup umieszcza na liście najradośniejszych wydarzeń przyjęcie uchodźców ukraińskich i pomoc Polska dla Ukrainy. Rozumiem oczywiście, o co biskupowi chodziło, że cieszył się z tego, że może pomóc i z tego, że Polacy tak gremialnie pomagają mi, że Kościół organizuje pomoc charytatywną, no ale pewnie nie było to radosne pomaganie. Zakaz eutanazji eugenicznej, czyli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Nie da się ukryć, że postawa księdza arcybiskupa w, sprawie, w tej sprawie była przez długi czas istotna, ale również nie możemy zapomnieć, że w 2016 roku ksiądz arcybiskup Głondecki był jednym z, jednym z tych biskupów, którzy uznali, że wtedy jeszcze nie trzeba zakazywać aborcji. I te dzieci, które zginęły między 16 rokiem a 20 rokiem, nie doczekały się najradośniejszego wydarzenia to warto również pamiętać, mimo wdzięczności całej dla księdza biskupa za to, co zrobił później. 1050-lecie chrztu Polski. Rzeczywiście to ksiądz arcybiskup organizował i to w dodatku w Poznaniu u siebie. I, szanowni państwo, to kwiatek do kożucha, ustanowienie Dnia Judaizmu w Kościele. Jako że na temat Dnia Judaizmu w Kościele zrobiłem już Kilkanaście na pewno programów, odsyłam Państwa do nich, tego komentował nie będę. Dziękując za wszystko co dobre księdzu arcybiskupowi Gondeckiemu i prosząc Państwa o to, abyście wspierali nas w przyglądaniu się teraz przez kolejne pięć lat kadencji nowego przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Czy okaże się podatny na wpływy Watykanu, te najgorsze, do jakich przez ostatnią dekadę przywykliśmy? Czy okaże się tak konsekwentny w swoim działaniu na rzecz narodu, tożsamości narodowej, tożsamości katolickiej, jak zapowiadał w cytowanych przeze mnie wypowiedziach? Wiemy, że podczas pandemii, na przykład, biskup Wojda zachował się dokładnie tak jak wszyscy inni biskupi w Polsce. Wtedy był najpierw przez pół pandemii w Białymstoku, potem przez pół pandemii w Gdańsku. I zachowywał się dokładnie tak samo jak wszyscy, łącznie z komunią na e, rękę. No, może nie tak samo jak wszyscy, bo był biskup, który zachowywał się nieco inaczej. To był biskup Andrzej Dzienga, który nie będzie wybrany y, przewodniczącym Episkopatu Polski, bo jak sami Państwo wiedzą, przeszedł na emeryturę, która, a jego rezygnacja wcześniejsza została przez papieża Franciszka przyjęta zupełnie przypadkowo na dwa tygodnie przed wyborami w Episkopacie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Szczęść Boże. Jest tylko jeden kościół, święty, powszechny i apostolski kościół katolicki. Jesteśmy wiernymi tego kościoła, kościoła, któremu wszyscy razem i każdy z osobna tak wiele zawdzięczamy. Nie możemy jednak ukrywać, że kościół trwa dziś w ogromnym, przejmującym kryzysie. Nie możemy milczeć na ten temat. To właśnie dlatego, tak często podejmujemy polemikę z częścią katolickiej hierarchii, krytykę niektórych postaw, zachowań i postulatów. Robiąc to jednak, zawsze kierujemy się miłością do mistycznego ciała Chrystusa i staramy się opierać na odwiecznej nauce Kościoła i jego tradycji. Wierzymy bowiem niestrudzenie, że Kościół trwać będzie do końca dziejów, a skoro przetrwał już niejedną burzę. To Dobry Bóg raczy wyprowadzić nas i z obecnego kryzysu. A pokonanie kryzysu w historii Kościoła zawsze wiązało się z powrotem do ortodoksji, o co nieustannie walczymy. Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy, by nigdy nie poddać się beznadziei wynikającej z narastającego zamieszania i coraz liczniejszych zgorszeń. Kościół nie tylko wyjdzie z kryzysu, ale i zwycięży ze złem. Niepokalane serce Najświętszej Maryi i Panny zatriumfuje. Drodzy darczyńcy, przyjaciele, widzowie i czytelnicy PCH24.pl, serdecznie dziękujemy, że z Waszą pomocą możemy trwać w obronie katolickiej wiary, moralności i ortodoksji. Nie zamierzamy się poddać, i Państwo też się nie poddawajcie. W górę serca. Chrystus zwyciężył świat. Krystian Kraciuk, redaktor naczelny.